Witamy Państwa w kolejnym programie z cyklu Przesłuchanie. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszuby. Adam Klutowski, Dziennik Bałtycki. Dzisiaj gościmy w naszym studio pana posła Zdzisława Czuchę, jednocześnie kandydata w wyborach na burmistrza miasta Kościerzyn. Przed nami druga tura. Jakby pan skomentował swój wynik, 43% w pierwszej turze? Bardzo dobrze. Wynik, myślę, że zadowalający. Ja jestem zadowolony szczególnie, bo 3 lata, można powiedzieć, nie uczestniczyłem w takim bieżącej działalności tutaj na poziomie lokalnym, więc to zaufanie widać cały czas jest duże i za to chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy za mnie zagłosowali, ale też doceniam stanowiska tych osób, które w tej pierwszej turze zdecydowały się zagłosować inaczej. Mam nadzieję, że w drugiej turze zmienią zdanie i te głosy w większości przejdą na moją osobę, za co będę bardzo wdzięczny. W swojej kampanii powołuje się pan mocno na strategię ziemi kościerskiej, rozwoju ziemi kościerskiej. Czy można skonkretyzować pana wizję Kościerzyny? Znaczy nie opierając się pośrednio na tej strategii, ale tak powiedzmy, czy można wypunktować zadania, które po prostu są dla pana priorytetem? Tak, strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Kościerzyna na lata 2005-2015 to jest kolejny dokument strategiczny, bo ja przypomnę, że pierwsza strategia, którą sporządziło miasto z pieniędzy rządu Stanów Zjednoczonych na rozwój demokracji lokalnej, ona powstała po wielkich bojach jako strategia rozwoju ziemi kościersko-zaborskiej. Dokument sporządzony w 2000 roku, przyjęły go wszystkie gminy, co było ewenementem, bo nigdy nikt w powiecie kościerskim nie odważył się stworzyć takiego dokumentu. Mi się to udało, nie ukrywam, że byłem tym, który pozyskał te środki, ten dokument powstał i na bazie tamtego dokumentu powstawały kolejne dokumenty, nawet ten dokument, który w ostatniej kadencji uchwalił powiat kościerski, odwołuje się właśnie do tamtego dokumentu. I na bazie tamtego dokumentu na początku kadencji tej minionej, czyli 2006-2010, przyjęliśmy taki program, co będziemy chcieli zrealizować w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013. Ja mam tu taki tego dokument roboczy właśnie z tamtego okresu, z marca 2007 roku, lista projektów do realizacji na lata 2007-2013 w podziale na priorytety regionalnego programu operacyjnego. Oczywiście opasły to misko, opasły dokument. W ramach tak, możemy wypunktować? Chcieliśmy zapytać, jak to w drugiej turze będzie wyglądało, bo mamy drugą turę i teraz jak to się przekłada na drugą turę i no te główne tak naprawdę założenia pana programu. Tak, ja dlatego się odwołuję też do tego dokumentu, bo z tego dokumentu powstało szereg programów, które były realizowane i oczywiście zostały zrealizowane, ale kolejne czekają na realizację. Ja tutaj mam chociażby taki program, taki projekt Kościerskie Centrum Wspierania Biznesu, który jest w moim programie na tę kadencję. On nie został w poprzedniej kadencji zrealizowany. Mieści się w ramach tego programu do roku 2013, czyli można powiedzieć prawie, że do końca tej kadencji. Miejsca pracy, wspieranie biznesu, bo trzeba powiedzieć jedno. Nie można bezkarnie zadłużać miasta. Trzeba mieć wizję spłaty zobowiązań. Spłata zobowiązań może się odbywać tylko z tytułów podatkowych. Tak, podatku od nieruchomości, podatku dochodowego, udziału w podatku dochodowym, tak od osób prawnych, osób fizycznych. I to są dochody miasta. To są dochody miasta i dlatego wspieranie biznesu, tworzenie miejsc pracy, to jest główne wyzwanie na tą kolejną kadencję. Nie można zrobić inaczej. W dalszej kolejności. To będzie priorytet. Tak, bezwzględnie. W dalszej kolejności, także w tym projekcie to jest ujęte, oś priorytetowa, regionalny system transportowy, rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, tak zwany ciąg Kościerzyna Północ, on już jest zaaplikowany, czekamy na rozstrzygnięcie, ale budowa sieci dróg wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Kościerzyna Zachód. Oczywiście tam jest jeszcze wiele do zrobienia, bo to jest piękne osiedle, które już częściowo się rozwinęło. Myślę, że i to jest ten przykład dobrze zrealizowanych projektów, bo osiedle Kościerzyna Zachód, które było dla mnie takim sztandarowym projektem w ramach programu budowy kościerskiej oczyszczalni i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zobaczmy Państwo, 3 lata, jak piękne powstało osiedle, ale tam ludzie wybudowali domy, płacą podatki, zameldowali się, płacą podatki także dochodowe. To są dobre projekty, które generują tak zwaną wartość dodaną, generują dochód do budżetu. Nie można realizować tylko projektów, które generują wydatki. A niestety w tej kadencji większość projektów, które zrealizowane, to są projekty, które będą generowały wydatki, a nie będą generowały niestety przychodów.
z tym trzeba, ja nie neguję takich projektów, bo one są potrzebne, ale musi być równowaga pomiędzy tymi projektami, które przynoszą dochody do budżetu, a tymi, które są potrzebne społecznie, chociażby przebudowa sali Szopińskiego, czy nawet modernizacja Śródmieścia. Kolejny, przepraszam, projekt, który tutaj jest zapisany, to jest budowa infrastruktury na osiedlu Tysiąclecia 2. To jest kolejne osiedle, które czeka na rozbudowę sieci drogowej, kanalizacyjnej. Bardzo ważny projekt, który także był zawarty już w roku 2007. To jest kwestia rewitalizacji dworca, ulicy Dworcowej. Wszystko wypisane, łącznie z tym węzłem integracyjnym, tak aby komunikacja miejska w Kościerzynie, PKS, kolej, postój taksówek, miało jedno miejsce, że pasażer, gość, który przyjeżdża do Kościerzyny, czy nasz mieszkaniec, który chce gdzieś pojechać, to jedzie w jedno miejsce i może się przesiąść na dowolny środek lokomocji, jedzie oczywiście połączone w system ścieżek rowerowych, bo oczywiście rowerzysta może sobie przyjechać rowerem, czy przyjechać pociągiem na przykład, pojechać do Gdyni, czy wręcz odwrotnie, nasi mieszkańcy wsiadają w pociąg, jadą gdzieś, więc chodzi o to, żeby zbudować dobry węzeł integracyjny, oczywiście z usługami handlowymi, kulturalnymi. Przecież po drugiej stronie toru kolejowego, dworca kolejowego mamy skansen, który już właściwie jest w zarządzie miasta. Więc to jest ten gigantyczny projekt, który był już zaplanowany w roku 2007 i to jest jakby tutaj jego fizyczna realizacja. Dalej, bardzo ważna rzecz, to są kwestie związane z energetyką. Wiadomo, że energetyka odnawialna szczególnie, bo ta konwencjonalna często... Ale miasto miałoby szansę też, żeby w takie projekty związane z energią wejść? Oczywiście mówimy tutaj o różnego rodzaju energii odnawialnej w postaci chociażby skogeronowanych źródeł ciepła, czyli spalanie biomasy i być może nawet taka koncepcja wytwarzania prądu i ciepła, które jest odpadem. Na bazie kospecu? Na przykład, tak. Uważamy, że to taki projekt został przygotowany, w związku z tym oczywiście trzeba go kontynuować. No i taki program mój sztandarowy, o którym ja mówię, to jest taki program docelowo, który kiedyś być może uda się zrealizować, ale my musimy kilkanaście lat pracować. To jest uzdrowisko w sercu Kaszub, także zapisany projekt w 2007 roku, bo przecież to, o czym mówi pan redaktor, strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Kościerzyna lata 2005-2015, to w misji jest zapisane, że miasto Kościerzyna to jest ośrodek o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, ale miasto też o walorach uzdrowiskowych. Tak zapisała Rada Miasta, taki dokument obowiązuje, więc te wszystkie elementy mają nas przybliżać do tej marki, do marki uzdrowiska. Czy ostatecznie my, jako Kościerzyny, będziemy chcieli ubiegać się o taki status, to oczywiście kiedyś ktoś o tym zdecyduje, no chociażby w referendum, którego jestem zwolennikiem. Nie można tutaj tak poważnej decyzji podjąć, nie konsultując tego z mieszkańcami, więc to są te główne założenia, ale oczywiście to, o wszystkim powtarzam, także Kościerzyna musi sięgnąć do swoich korzeni, czyli Kościerski Park Kultury, cały ten teren, który przejęliśmy od Skarbu Państwa za Urzędem Miasta, parking w Ogródku Jordanowskim, połączenie tego kładką nad ulicą Szopińskiego z rynkiem, tak aby ta cała przestrzeń publiczna dawała ludziom swobodę przemieszczania się, zostawienia bezpiecznie samochodu, aby dzieci, dorośli, starsi bezkolizyjnie, możliwie z najmniejszymi uciążliwościami mogli spokojnie się przemieszczać, korzystając z tego dużego wysiłku inwestycyjnego, jakie ponosi miasto, bo czy remont Śródmieścia, sala Szopińskiego, ale kolejne inwestycje chociażby w Park Kultury, bo oczywiście my, chcąc być miastem nowoczesnym, musimy oprócz miejsc pracy, o czym mówiłem, czyli Centrum Wspierania Biznesu, budowa specjalnej strefy ekonomicznej. Niestety ten projekt, który ja pozostawiłem w 2006 roku, został przez Radę Miasta minionej kadencji uchylony. Ja będę chciał do niego powrócić, bo Centrum Wspierania Biznesu to jedno, a jeszcze dodatkowe miejsca na preferencyjnych warunkach do inwestowania, tak aby ściągać przedsiębiorców, to jest ogromne wyzwanie i ja się go podejmę i go zrealizuję. Też dużo zadań jeszcze, tylko do tego nawiążę. Starczy nam na to pieniędzy? Oczywiście to jest cała sztuka, umieć pozyskać środki, ale jeżeli my zatrzymamy się z rozwojem na tym etapie, bo argumentem będzie brak środków. Nie mamy przemysłu tutaj w Kościele. No właśnie. I ja dlatego wspomnę to, co powiedziałem na początku. Dlatego ja z niektórymi kierunkami rozwoju po prostu przyjętymi w tej kadencji się nie zgadzam. Dlatego, że poszliśmy w kierunku wydatków, które nie generują dochodów do budżetu.